W sobotę przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbył się festyn pod hasłem Nasze Koziegłowy i okolice, którego organizatorami była gmina Koziegłowy i gmina Ogrodzieniec. Jak nazywa się zamek z XV wieku, obecnie w ruinie, znajdujący się w Podzamczu? A. Zamek Bonerów, B. Zamek Szafrańców. No tutaj akurat cieszę się z tego pytania, bo akurat wiem, ale muszę Państwu powiedzieć dlaczego. Ponieważ gmina i miasto Koziegłowy i gmina Ogrodzieniec od kilku dobrych lat albo od kilkunastu lat kultywuje również naszą historię i dziedzictwo kulturowe i mają obydwie te gminy drużyny rycerskie, które działają na naszych gminach. I na pewno zamek w Ogrodzieńcu jest zamkiem wyjątkowym, bardzo pięknym, nazywany jest Małym Wawelem właściwie. No i nie ukrywam, że założycielami oraz właścicielami tego zamku w Podzamczu byli Bonerowie. Na co dzień partnerskie gminy w tym dniu rywalizowały ze sobą poprzez quiz przygotowany dla burmistrzów. Liczba mieszkańców gminy Koziegłowy to 15 tysięcy mieszkańców, 12 tysięcy oraz 10 500 mieszkańców. Proszę uprzejmie o odpowiedź. Gmina Koziegłowy jest nieco większa od gminy Ogrodzieniec, myślę, że 15 tysięcy. Wielkie brawa, proszę Państwa, no ja jestem pod wrażeniem. Burmistrzowie za poczucie humoru, odwagę oraz wiedzę na temat sąsiednich gmin zostali obdarowani figurkami świętego Jacka, patrona pierogów, które były głównymi gwiazdami tego wydarzenia. Uwielbiamy te pierogi, już jesteśmy po wstępnej degustacji pierogów, te, które uczestniczyły w konkursie na najlepszy pierog dzisiejszego festiwalu i stąd ten nasz lekki wygląd i maskowanie poprzez ten właśnie fartuszek naszych tutaj postaci. Jak przebiega współpraca między gminami? Nie ukrywam, że bardzo się cieszę ze obecności gminy Ogrodzieniec podczas dzisiejszego festiwalu. Staramy się co roku zapraszać nasze przyjazne sąsiednie gminy. Gmina Ogrodzieniec jest gminą bliźniaczą, podobną z uwarunkowaniem na szlaku jurajskim i stąd to nasze wspólne zaproszenie. Nie ukrywam, że współpraca poprzez Związek Gmin Urajskich, poprzez różnego rodzaju projekty ponadlokalne daje nam możliwość realizacji wielu wspólnych planów i zamierzeń. Gmina Koziegłowy jest nam bardzo bliska, tak jak kolega burmistrz wspomniał, podobna wielkością, podobna liczbą mieszkańców, podobnymi klimatami, wspólnie działamy w Związku Gmin Urajskich, znamy się sami jako burmistrzowie już od wielu lat, dlatego tym łatwiej jest nam takie kontakty nawiązywać. Jednym z jurorów trzeciego festiwalu pierogów był Remigiusz Rączka, który przygotował mini pokaz kulinarny. Będą pączki serowe, ale zaskoczeniem będzie nadzienie, bo będzie to Nutella robiona ze śliwek. Więc chodzi o to, żeby sprzedawać dzieciakom produkty zdrowe, te, które lubią najbardziej. Stąd też taki mój pomysł na dzisiejszy deser. Ale myślę, że bohaterem głównym dzisiaj są pierogi i tu panie się tak postarały, że powiem szczerze, spróbowałem 16 pierogów, były przepyszne. No 3 to w ogóle to była poezja smaku. Ujęły całe jury. Nie mogę na razie zdradzać, które wygrały, ale były fenomenalne, także gratuluję Koziegłowom pierogów. W mistrzostwach lepienia pierogów na czas wzięła udział również drużyna reprezentująca partnerską gminę z Węgier. Szerintünk nagyon szép város, és nagyon jó, mert nagyon sok programot szerveztek nekünk, és így meg tudjuk ismerni. Hát, teljes mértékben egyetértek Lilivel. Nekem nagyon tetszett főképp a várak, ahol voltunk, illetve az inkább a népviselte a lengyel népcsoportnak. Bardzo nam się podoba w Koziegłowach. Jesteśmy bardzo zadowoleni z programu. Program jest bardzo ciekawy, interesujący. Bardzo nam się podoba miasto, bardzo nam się podobają polskie stroje ludowe i bardzo nam się podobają zamek, który dzisiaj odwiedziliśmy, bardzo nam się podoba. Czy u was w kraju je się pierogi? Wiecie, co to są pierogi? Magyarországon ismert a lengyel népi étel, hogy a pierogi. Nem ismer, de nagyon kíváncsian várjuk, hogy meglátassuk, hogyan készítik, és ezek után mi is meg tudjuk csinálni otthon. Niestety na Węgrzech nie znamy takiej potrawy jak pierogi, ale jesteśmy bardzo ciekawi,
jak się przygotowuje pierogi i jeżeli się nauczymy, to oczywiście później na Węgrzech także będziemy lepić pierogi. Dzisiaj wasza drużyna też będzie robić pierogi, więc skoro nie znacie pierogów, jak je będziecie robić? Nie chodzimy szmerite po pierogi, choć po kto przynajmniej. Hát mi nem csináljuk, hanem az oktatóink. Egyelőre ők se tudják, hogy kell, de nagyon bízunk a csoportban, hogy jól fog teljesíteni. To znaczy, nie wiemy, jak się robi pierogi, ale ufamy naszej drużynie, która została przyuczona przez tłumacza i mamy nadzieję, że zakończy się to powodzeniem lepienie pierogów. Całe wydarzenie okraszone było ludową tradycją. Mamy tu wyroby z drzewa osikowego. Robimy kwiatuszki, jak pani widzą, kwiatki, ptaszki drobne takie, różne papuszki, kaczuszki. To jest wyrób artystyczny, ludowy. Wszystkiemu towarzyszył śpiew, taniec i dobra zabawa.